Siemano, witam was, kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Koń. Możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha na przykład, tam streamy raz na miesiąc teraz, a czasem codziennie, różnie bywa, w zależności z kontentu. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z serc kamienia z krwi i wino oczywiście, serca z kamienia już zostały ograne, a dzisiaj na patelkę zarzucamy sobie buklerskie safari. Pewnego dnia Geralt natrafił na ciekawe zlecenie, ktoś poszukiwał pomocy nie tyle Wiedźmina, co właśnie konkretnie jego, Geralda z Rivii. Ponieważ szczegółów nie podano, zaintrygowany Geralt postanowił sprawdzić, w czym rzecz. No, zaintrygowany Geralt w istocie właśnie poszedł sprawdzić. A tutaj w ogóle jeszcze chyba dwie misy są jednocześnie, bo mam jakieś tutaj jakiegoś hrabiego i tutaj jeszcze coś się dzieje. Wołaliście mnie, tak mi się zdaje. Aj, miałem poczytać odnośnie pancerzy i zapomniałem. Problem z pająkami mamy. To wezwijcie babę z miotłą, a nie Wiedźmina. Nie rozumiecie. One są wielkie jak pies albo świnia. Czarne i włochate i pajęczyną plują. A widzicie. W takim razie to nie pająki, tylko arachnomorfy. Zwał jak zwał. Wielkie paskudztwo i już. To jak będzie? Utłuczecie te dranie? Te pieczary by się w sam raz na składowanie beczek nadały. A się tam gościu zakręcił przy tym pieczarze. Porozmawiajmy o zapłacie, a to poczekaj, przemyślę sobie. Przemyślę to sobie. Wybacz, ale mam sporo na głowie. Bo ja nie wiem, czy to tutaj jest ten zleceniodawca niby, ale tutaj jednocześnie, jeżeli chcę wykonywać misję, to mam pogadać z tym ziomem. Chyba, że to są dwie misje, jedno... A, wydaje mi się, że to są zupełnie osobne misje. Hej, podejdźcie jeszcze. No dobra, wydaje mi się, że na początek... To pomożecie, czy nie? Na początek to porozmawiajmy o nagrodzie, bo tutaj kolekcjonerem jestem złota. Najpierw pogadajmy o mojej zapłacie. Oj, zdecydowanie, wariacie. Co? Uuu, mało. Ale z drugiej strony nie wymaga to jakichś większych umiejętności, pakuje no, się i... Już prawie się dogadaliśmy. I po sprawie, także no... 190 i... Wiedziałem, że się dogadamy. I myślę, że mamy deala. A odnośnie pancerzy poczytam sobie w momencie, kiedy skończymy tutaj tą misję. Zróbmy tą misję i poczytam na odnośnie różnych tych pancerzy i wam powiem, jak to tam wygląda, ta sprawa tych pancerzy. Powiedziałem, że do następnego odcinka poczytam, aczkolwiek zajęłem się czymś innym i zaraz nagrać dwa odcinki pod rząd, to rozłożyłem sobie to, że tak powiem, w czasie. Czy jak im to jońknę, to ktoś się wkurzy? O, chyba niekoniecznie. Aleś, ja się wkurzę, bo będę przeciążony strasznie. Pokaż, gdzie to siodło jest warte. 5, znaczy warte, 5 kg ma, warte jest tylko 100 w sumie. Moje złodniejsze, wydaje mi się. Specjalnie kupiłem takie winorośli. To wyrzuć to. Ty, to ja bym się może na prędkości udał do jakiegoś handlarza na samym początku. Oczywiście nie będę wam tego pokazywał, ale udam się do jakiegoś handlarza posprzedawać to wszystko, te całe gówno, co ja mam w eku. No bo przecież ja mam 230 kg wniosę ze sobą, warto by było to odłożyć, widzimy się zaraz na miejscu. Oj, przeczytam przy okazji o pancerzu. Dobra, znajdujemy się generalnie w mieście, z tego względu, że tutaj sobie chodzę i staram się sprzedać wszystko, co mam w ekwipunku. Chodzę po wszystkich alchemikach, karczmarzach i tak dalej. Tutaj mam wykrzyknik, myślę, że możemy go wykonać, chociaż chciałbym kontynuować tą misję, no to gościu krzyci do mnie białowłosy, no to chyba do niego pójdę. No i słuchajcie, okazało się, że istnieją arcymistrzowskie pancerze i są one na jakiś wybitny, wysoki poziom wszystkiego, niedźwiedzia, kota i tak dalej, więc... Więc nie wiem, jakim cudem o tym nie wiedziałem, a może te arcymistrzowskie pancerze ja miałem w poprzedniej rozgrywce, tylko nawet nie zwróciłem na to uwagi, nie wiem w każdym razie. Nie wiem, ale są, istnieją, można zdobyć, można założyć, tylko przede wszystkim na początku byśmy potrzebowali jakiegoś pitongu, żeby je stworzyć. Ta blizna i ta mina są wspaniałe. Przede wszystkim najpierw bym musiał mieć mistrzowskie pancerze, żeby stworzyć arcymistrzowski. Podziwiam i pragnę. No, piękny ten Gerwart. Taki męski, kwintesencja majestatu męskości. A to prawda akurat. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Do portretu? Absolutnie. Twój portret en face, pełnowymiarowy. W tle najpiękniejszy widok w całym Toussaint.
Zapozuj mi. Oczywiście za modelowanie otrzymasz stosowną zapłatę. Nie myśl sobie. Widzicie, a wy mówicie, że nie dacie rady. Że nie ma pracy, że czegokolwiek dla ludzi z własnym doświadczeniem. Popatrz na Gerwarna. Popatrz na Gerwarna. I nawet i Gerwart potrafi modelem być. No dobra. Byle by to nie zajęło za dużo czasu. Absolutnie. Z takim ryjem. Absolutnie. Przejdziemy się tylko kawałeczek na wzgórza, za miastem. Tamtejszy pejzaż będzie oprawą dla twojej niecodziennej fizjonomii. W takim razie ruszajmy. Muszę tylko zabrać z pracowni moje blejtrany, moje palety. Spotkajmy się około południa przy zachodniej bramie, niedaleko pałacu. Stamtąd wyruszymy. No dobra, już wykonajmy tę misję związaną z malowaniem. Ja natomiast portrecista, zaznaczę sobie ją. Natomiast idę posprzedawać rzeczy, które mam w ekwipunku, no bo mam 230 kg, nie będę z tym chodził. Muszę to wszystko sprzedać. Dobra, idziemy wykonywać tą misję. Ja wyczyściłem tutaj ekwipunek. Na szczęście natrafiłem na ziomka, który kupował wszystkie rupiecie, a przede wszystkim tych rupieci miałem strasznie dużo. No i posprzedawałem jakieś pieprzone drabiny, które ważyły po 10 kg, no i udało się tutaj wyczyścić ekwipunek. No i od razu Geralt, na pewno będzie mu się lepiej chodziło o Gerwardowi. Podobno gdzieś kiedyś czytałem, że jeżeli schudniemy 1 kg, to odciąża to 4 kg na nasze kolana, także Gerwart teraz jakieś 400 czy 600 kilo. Nieodpowiednie. Odciążył kolana. Około południa mam wrócić. Właściwie to ja nie wrócę. Ja przemedytuję. Rozumiem, że południe to jest godzina 12. Pół dnia, nie? Południe, tak mi się wydaje. Czyli 12. Idealnie. Jestem. Tak mi się wydaje. W takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. A i mam 4000 golda, bo 8000 golda tutaj wydałem na kupno dwie merytowych sztab. One będą nam potrzebne, więc kupiłem w ciemno już chyba z 8 czy coś. Wydałem na to z 8000. Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Będę mógł sobie wybrać. Mój obraz, synogarlica nad łanem burzy. No chyba nie będę mógł wybrać. W książęcym pałacu? Kuroliszek, którego upolowałem. A, albo będzie. Będę. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania tempery. Ale straciłem go. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy może będziemy mogli tutaj wybrać jaką pozę. Mówiłem, że jak zapozujemy tutaj Gerwardem. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse Van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy. Oj, ale mnie złapała nostalgia. Wydaje mi się, że ten malarz to była ostatnia misja, jaką wykonałem przy moim poprzednim podejściu. Że tutaj zakończyłem swoją przygodę właśnie tym wykrzyknikiem. Wielmożni państwo, przepraszam. Na tej górze, no. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowiek. Oj, nieładnie teraz. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że... Ty byś je znalazł? Mówcie, gdzie są. Czemu nie użyję sobie tutaj kulturalnie akcji? Bo nie możemy nadużywać. Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Zapasowych? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane.
Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Tutaj ciągle ktoś chce coś od Gerwarda. Generalnie. A jeszcze jedna ważna sprawa, to znaczy w poprzednim odcinku było takie po raz kolejny charakterystyczne bardzo pykanie mojego mikrofonu. Mam nadzieję, że w tym odcinku się to naprawiło. Znaczy ja wiem, że się naprawiło, bo już... Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Bo już poświęciłem troszeczkę czasu, żeby to naprawić. I mam nadzieję, że to już się nie powtórzy i nie powinno to... To już się nigdy ani razu nie powtórzyć, ponieważ przewróciłem mój komputer na drugą stronę. Przyczyną tutaj takiego pykania jest niewłaściwy kabel, który pod temperaturą się zmiększa i generalnie opada w dół ten kabel. I gdzieś tam przepływ prądu jest nie taki, jak powinien być. I zaczyna tak właśnie pykać charakterystycznie mikrofon. Znaczy nie mikrofon, to generalnie zaczyna... Gdzieś tutaj prąd niewłaściwie lecieć i po całym kompie mi zadupca prąd. Tutaj też. I właśnie słychać to bardzo mocno w mikrofonie. Natomiast teraz jak już przechyliłem cały komputer, niestety zajmuje to strasznie dużo miejsca teraz na biurku. Połowę biurka to jest komputer, jest strasznie to niewygodne. No ale teraz to już się ten kabel nie powinien przechylać pod wpływem temperatury. Roztapię, że tak powiem, i już powinien trzymać się porządnie. Ty, a ja nie zrobiłem kółka? Nie ma. O kurde, ty, ktoś przez jakąś górę ten? Farby? Przeniósł? A, my tu byliśmy przecież z Vivien, tak? Wydaje mi się, że tak, że tutaj była misja z Vivien. Neckery? No chyba one. No. A to jebańcy, ty sabotażyści. Aż w ogóle jaki potężny damage po dwa koła zadaje na jeden cios, ale są też danki. No ale damage mamy solidny. Tyle, nic w sumie więcej nie mam do powiedzenia. Po co wziąłem Neckery farbę, to jest moje pytanie. Nie tylko moje, Gerwarda, to jest pytanie. A, w ogóle użyjmy sobie kanapkę z cinką. Żeby regena robić dobrego. Pusty pojemnik po farbie. To się do niczego nie przyda. Może pewnie rytualnie się malowały. Albo jak na Twitchu. Twitch to jest w ogóle... Jeżeli chodzi o malowanie się farbami. No. Piękna platforma. Przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Laska bierze tylko na tego. Jakieś taśmy na cyca i świeci cały stream. Powalone to jest, no bo nie od tego jest ta platforma generalnie, wydaje mi się. Ja nie mam kompletnie nic przeciwko, tylko no nie na Twitchu, no Twitch jest po coś innego, po to, żeby tutaj streamować sobie gierki, żeby robić sobie jakiś śmieszny content i ryly. No a nie po to, żeby takie rzeczy robić, to masz masę takich materiałów, że tak powiem, na innych platformach, tak? Twitch niech będzie Twitchem. Kurczę, nie podoba mi się ta meta strasznie. Najgorsze jest to, że za bardzo Twitch nie ma... Co wprowadzić nowej zasady, bo co wprowadzi nową zasadę, to i tak to wykorzystają, więc... Mam twoje rzeczy. Ciężko. Świetnie! Gdzie były? Zresztą tym więcej zasad wprowadza, tym gorzej. Tylko tyle szczerze mówiąc. Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na Ale to nie widziałem. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. Ty, to nie zwróciłem uwagi na to. Ważne, że ocalały podstawowe kolory. No ten rysunek. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. To może Neckery jednak powoli ewoluują i stają się mądre. Co jeszcze o tym Twitchu chciałem powiedzieć? No na przykład na Twitchu mamy tak, że generalnie nie możesz siedzieć bez koszulki, jeżeli nie robisz streama z basenu ani nie ćwiczysz, bo w momencie kiedy ćwiczysz, to faktycznie bez koszulki możesz sobie się umyć. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Ale kiedy siedzisz i jest mega gorąco, to nie możesz. Janusz, chłopiec z takim bębzonem, nie może sobie usiąść, nie? Bo normalny chłop zwykły. 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Laseczkę jak se maluje ciało. Nic tam nie maluje, ledwo co ona. Trzy fale, tutaj cyk, tutaj dynię narysuje, chłopie, 4 godziny i dynia zajmuje, taka mała. Nie, potrzebna jest odpowiednia poza. Żaden problem, Lasica. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony.
Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz. Dowcipny Wiedźmin. Podobno nie mamy jako Wiedźminie emocji. Nie no, chyba mamy emocje, nie? Nie no, mamy. Gerward wielokrotnie udowodnił, że mają emocje. No tylko jest twardym skurczybykiem. Nawet jeżeli to nie bezpośrednio chodzi o tutaj mutacje wiedźmińskie, no to jednak fakt, że on tutaj żyje nadal w tym świecie, świadczy o tym, to że tutaj? Musiał być twardy, musiał ewoluować tak, i... doskonały widok. Ja tak najlepszy. Powiem, nie mógł to sobie w kaszę dać dmuchać. Idealne tło dla naszego dzieła. Oj, nostalgia. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Ciekawe, czemu nikt tu nie przychodzi. Pomyśl. Musimy wybrać, tak jak mówiłem na początku. Proszę, żeby nawet wolę chyba nie wybierać, szczerze mówiąc, bo boję się, że coś sknocę. Potem będzie beznadziejny obraz. Dobra, dobrze, wybrałem za mnie. Tak chyba wolę bardziej. No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. A. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Frywolnie bez broni. W pozie heroicznej należąco. No należąco wyjdzie strasznie dziwnie. Na koniu? Na koniu wyjdzie nawet chyba fajnie, ale w pozie heroicznej... Wydaje mi się, najlepszy tutaj obraz wyjdzie i będziemy mogli sobie go zawiesić w domku. Weźmy w pozie heroicznej. Może po prostu będę stał z mieczem. W dłoni. Wspaniale. Tak, poza heroiczna oczywiście. A tym mieczem. Bohater teraz jest waleczny, z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. A, chętnie, czemu nie? Fajna. Spróbujmy czegoś innego. To jest całkiem przyjemne, ale zobaczmy jeszcze inne. Muzdak. Wiedźmin na polanie. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku. Wsparty na lokciu. Oj, to będzie tragiczna poza. Odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Nie, może inna. Spróbujmy czegoś innego. Nie, ta była fatalna, przecież... Chcę tylko dorysować mu winogrono. Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Nie no jak, Aleksandra, biedna płotka? Mój wspaniały koń, przyjaciel podróży. Później dobawię jakiegoś pokonanego gryfa, a teraz... Proszę. Co ty masz z tym gryfem? Głowa do góry. O tak. Pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. O kurde. Co, będziemy szarżować na gryfa, którego domalujesz? Nie, wydaje mi się, że jak tak stanął na tle, to była najlepsza poza. Spróbujmy czegoś. Tak, skipnijmy tutaj to i weźmy w pozie heroicznej. Może wspaniale. Dobra, skipnijmy, już to słyszeliśmy tą rozmowę. Myślę, że to jest ta poza odpowiednia. Jeszcze jesteśmy w tak zajebistej zbroi, że jeżeli mi ją namaluje, to by było coś fantastycznego. No dobra. Chyba, że sfotoshopuję. I doda jakąś swoją wariację. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze, tak, mamy to, mamy. A teraz się nie ruszaj. O kurde, 6 godzin tak stać? Długo jeszcze potrwa to malowanie?
Niedługo, całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Namalujesz go później. Bogowie! Gryf! Teraz wiemy, dlaczego nikt tutaj nie przychodzi. I schowaj się. O, mamuniu moja! Te misje nigdy nie są łatwe, ty. Nigdy nie ma tam, co przychodzimy tu, wykonujemy misję, hobby, maluję, mogę iść do domu. Nie, kurwa. Zawsze jakiś potwór próbuje mnie zjeść, ugryźć, pogryźć, zabić. Albo nawet nie wiadomo, co jeszcze. Wsadzić coś w pupę. Dobra, ale Gryf nie jest najcięższym zawodnikiem. Trochę mnie tepuje, jak on macha tymi skrzydłami, ale tak generalnie to w miarę jest gitas. Mamy naprawdę mocny sprzęcik tutaj w postaci miecza solidnego cechu żmij. Super jest ta zbroja. Naprawdę jest, kurczę, i wyglądowa, i bezpiecznie, jeżeli chodzi o tankowanie. Już nic ci nie grozi. Bardzo fajna. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne Gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Było. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz. Wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. Za to sobie namalujesz Gryfa? Ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Nie chcę go na obrazie? Tak, niech będzie ten Gryf. Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. Ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Na dwa różne chociaż światy, co? Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. Kurde, ja szczerze mówiąc, ten zamiast no zapłaty wolałbym obraz. Mnie, a, nieważne. Ocaliłeś sztukę. No ja tam wolę 300 koron. Dla potomności. 300 koron? Jo, cię kręca, mówią, że artyści są biedni, ty. Skąd on ma na to pieniążki? Pewnie ukradł. Dobra, chodź podcast. Jeszcze pozbierajmy trofeum z Gryfa, niech będzie. Skip. Z takich trofeum z Gryfa to mamy was 15. Pokaż to. A może przy okazji też wypełniliśmy zlecenie? W sumie nie wiem. Pokaż to trofeum, co ono mi daje. 10 szansy na odcięcie kończyny, no to raczej posiadamy lepsze trofeo, jak na przykład świniopasa, więcej pieniążka. Teraz tak, musimy zdecydować, czy idziemy tędy dołem, czy idziemy jakoś tutaj. Tutaj są znaki zapytania fajne. Znaczy, czy fajne to jeszcze, kurczę, nie wiem, ale no generalnie są tu znaki zapytania. Myślę, że możemy troszeczkę tych znaków zapytania, o te znaki zapytania zahaczyć. Chociaż, no, na odcinku to raczej będzie nudne, tutaj nie ma nic ciekawego. Ja sobie zahaczę o te znaki zapytania. Pochodzę tutaj po tych jaskiniach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mi się akurat nie chce wchodzić. Ale gdzieś tu będą jeszcze na pewno znaki zapytania, tu był jeszcze jeden. I tutaj myślę, zahaczę o te dwa znaki zapytania i widzimy się już na miejscu u malarza, bo to są... No, raczej nie ma nic ciekawego, prawda? Ukryty skarb albo coś takiego. No, siedliska jakiś harpi. Nudy. A zawsze to dla mnie jakiś dodatkowy pitos. Ty, a przecież ja jestem na miejscu, w którym wcześniej wykonywaliśmy to zlecenie winiarzy. Ja tu idę, wyciągam miecz. Ja patrzę tu... Ty chłop, z który spotkaliśmy wcześniej, co mi kazał tam wejść. Hola, panie wiedźmin. Czy to nie ten chłop, czy to jakiś inny? Czekaj, wyście ten wiedźmin są? A, to jakieś inne wyzwanie. Nie inaczej. A wy pewnie czegoś ode mnie chcecie.
A jakbyście mi w myślach czytali. No bo widzicie, te jaskinie w sam raz by się na magazyn zdały. Duże, suche. Tylko, że jakiś potwór mieszka w środku. No, jasnowidz, jasnowidz, jak bogów kocham! Po raz kolejny to samo, tylko jakby inny ziomuś. No dobra, porozmawiajmy o honorarium. A może nie. Pakujmy się, będziemy zrobić. Zależy, czy się dogadamy co do zapłaty. Myślę, że aż nie pogubicie się w ta wątku. Generalnie wykonujemy jednocześnie winiarze i czyścimy tutaj te jaskinie. No i wykonujemy tutaj misję związaną z malowaniem Gerwarda. Raczej tutaj w wątkach się nie pogubicie, więc możemy sobie to wykonać nie po kolei. Zajmę się tym, bo przewiduję też jakąś nagrodę. Zlecenie winiarzy, koci grzybiet. To jest też inne zlecenie winiarzy, prawda? Tak mi się wydaje, że to przecież wcześniej mieliśmy też jakieś zlecenie. Tylko ja nie wiem, czy ono mi się aktywowało jako misja? Nie pamiętam, że gdzie w ogóle wcześniej byliśmy. Wydaje mi się, że nie mam zielonego pojęcia, w którym miejscu byliśmy wcześniej. Winnica tutaj? Przywróć winnicę? Nie. Ciężko mi powiedzieć, nie mam zielonego pojęcia, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. I jaka to była misja, także nie wiem, dobra, wykonajmy po prostu tutaj to zlecenie. Ale wydaje mi się to dziwne, bo jakby to jest takie drugie zlecenie, takie same praktycznie. Raczej w tej grze nie spotkamy takich samych zleceń. Co nam przyniesie jutro? Także jest to dla mnie zadziwiające wręcz. Zazwyczaj, jeżeli już mamy jakieś zlecenie na jakieś potwory i tak dalej w tej gierce, to jest one na tyle dopracowane i ciekawe, że nie spotykamy drugiego takiego samego. A tu proszę bardzo. Ale może to jest jakby taki zwykły znak zapytania w sumie, bo ja to odblokowałem generalnie jako znak zapytania, bo to był znak zapytania, ja przyszedłem tu i się okazało to zlecenie winiarzy, więc generalnie to chyba takie spotkamy sporo takich tutaj zleceń i raczej nie ma nic tutaj ciekawego, ale jedno sobie wykonamy na pewno na odcinku. Kto wie, może jednak zaskoczy się i okaże się tu coś niesamowitego. Jest jakaś skrzynka, że znajdziemy tu wiedźmiński rynsztunek na przykład. W ogóle ja bym chętnie poszukał moich wiedźmińskich rynsztuków, kurwa Charley. Tylko problem jest taki, że nie będę chciał szukać. Wiem tylko, gdzie mam szukać wiedźmińskiego rynsztunku Gryfa. Natomiast akurat na tym rynsztunku tak średnio mi zależy. Znaczy zależy nadal, ale do tej pory w sumie nie miałem i tak składników, żeby wykonać taki arcymistrzowski rynsztunek. Także nawet się nie kwapiłem, żeby go poszukać. W tym odcinku troszeczkę się wzbogaciliśmy, jeżeli chodzi o rudę. O rudę przede wszystkim Dwimerytu. Także będziemy mogli na pewno trochę poszaleć i porobić kilkanaście zbroi. Potrafię zrobić, ale do tej pory nie zrobiłem, bo nie posiadałem składników zwykłych takich, nie arcymistrzowskich, tylko mistrzowskich zbroi. Że niektóre tutaj zbroje, niedźwiedzia i tak dalej są na 20 któryś poziom. Przypał trochę. Co dopiero arcymistrzowskie. I co, i tyle? Tylko miałem to wyczyścić, zabić tego Charleya? Nie ma nic tu ciekawego w środku więcej. No dobra, ale jakiś tam pieniążek zarobiony. Całkiem spory. Tamten płacił mniej za wykonanie zlecenia. Prawda? Czy on mi już zapłacił, czy jak to? I co? Jak? A nie, dobra. Już po sprawie. Charley, który miał leże w jaskini, nie będzie się więcej nikomu naprzykrzał. Wybornie! No to zyskałem magazyn. A wy moją wdzięczność. No to nie jest tak, że ja sobie konkurencję tu robię? Pokaż, co tam masz na sprzedaż. No też chyba wina będę produkować, prawda? Wina masz na sprzedaż. Masz 600 golda, mogę ci sprzedać trofeum z Gryfa i jedzonko bym mu posprzedawał. W sumie to wszystko, co regeneruje 50 życia, to bym mógł to posprzedawać temu ziomkowi. Z drugiej strony, już w sumie niedużo mam tego jedzenia w eku, to może bym jednak pozostawił. Tak, w razie W. Rupiecie też możesz kupić. A też rupieci za dużo widzę, nie mam takich, które mógłbym posprzedawać. Mam jakaś czacha, jakieś grabie, łopaty, tępy topór na pewno, ostrze kilofa,
i głowa topora, to są rzeczy, które może sprzedać, tutaj te tarcze i tak dalej, to bym zostawił. Tutaj jest nawet ta figurka, którą dostaliśmy Reginalda i mamy też figurkę, którą zlicytowaliśmy, czyli hrabiego Romile. Jest ona potrzebna do wykonania zadania, pewnie można je zniszczyć, tą figurkę, i podobno w środku miała coś mega ciekawego. Błąd gierki? Nie. Czemu? A? Nie, nie. Odbagowało się. Możemy chyba użyć białej mewy. Bo tak się chyba nazywa eliksir, żeby tutaj ten kocik mi zszedł. To się nazywa? Biały miód chyba, biały miód. No i co? Lecimy już bezpośrednio zobaczyć, co tam ziomuś zmajstrował. Portrecista. Czyli wydaje mi się, że te zlecenia winiarzy to takie od co zwykłe znaki zapytania. Jak się natkniemy na tych ziomków, to oni mi zapłacą za to, że im pomogę. No i w sumie tyle, nic jakiegoś takiego mega szczególnego. No, spoko. Winiarz, handlarz winem w Tusom. On może pewnie wina drożej kupuje. Ja bym się cofnął w ogóle do tego tartaku, co wcześniej byłem. Tartak, czy co to tam jest? Tartak. Mam mało drewniany ten tartak. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Ale tam było generalnie tylko stado harpi i nic ciekawego w sumie. Oj. Mało tartakowo wyglądał ten tartak. No. Nie wygląda jak tartak. Wygląda jak kościół i domek. Po prostu. No i się po prostu szybko podróżujemy na rynek główny. Poczekamy i zobaczymy nasz piękny obraz. Coś czuję, że to będzie straszny szmelc, co on narysował. Skoro gra mi każe jeszcze czekać, żebym zobaczył, co on narysował, to coś czuję, żeśmy się napracowali, a tam kopię. Jak w tym. Jak się nazywa? Był taki serial z tym ziomkiem, a ja nie wiem, jak się nazywa. Pan Fasola, coś takiego. Mr. Bean, ale nie wiem, jak to po polsku. I on taki była taki bardzo słynna scena, kiedy on tam rysował długopisem. Myślę, że każdy, kto to oglądał, to wie, o co chodzi, więc myślę, że tak to będzie wyglądać. Każdy, kto nie oglądał, to nie wiem, jak inaczej mu to sobie przekazać. Co to on ma za obrazy? Pożyczyłem ci na wino. Takie średnie. Chyba. Dobra, mam nadzieję, że mój będzie lepszy, chociaż nie najgorszy oczywiście. Zdecydowanie jest to utalentowany malarz. Pewno bardziej ode mnie, chociaż kiedyś zrobiłem fajny fanart właśnie Wiedźmina. Co prawda nie takiego Gerwarda z Wiedźmina 3, ale takiego Gerwarda z serialu Netflix wyszedł całkiem zacnie. Pokaż mnie. Ożesz kurwa. Jakoś inaczej kojarzę, szczerze mówiąc. To co się tam działo. Plus miał być gryw jeszcze. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę powiedz. Jak ci się podoba nasz obraz? Nie znam się na sztuce. No, tak szczerze mówiąc, myślę, że w tej zbroi, w której jestem, byłby lepszy, ale z drugiej strony... Kurwa, no nie jest najgorszy, ale nie, no nie. Myślę, że mógł to lepiej narysować. Plus nie tego się spodziewałem. Nie tak sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. Ej, ale dostanę go. Deku. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Tyś kurwa zgłupiał na głowę? Ja bym kliknął niechętnie, bo on mi będzie chciał to pewnie opieprzyć za 800 golda.
wtedy i się trochę potarkujemy, ale za tisiaka obraz? To jest taki skam, ale bardzo go chcę. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. Portret Geralda zawiesimy sobie w Corvo Bianco. Zdecydowanie. Dobra, misja wypełniona. Wydaje mi się, że czas udać się na kolejną. Myślę, że robimy tę misję bardzo tak po kolei. Albo wykonajmy przecież, no właśnie, mieliśmy wykonać zlecenie wiedźmińskie. Buklerskie safari. Byliśmy już na miejscu. I gdzieś tutaj był wykrzyknik po drodze, kiedy sprzedawałem tutaj różne przedmioty i graty. I zbroje i miecze. I... Spokojnie, panowie. I niestety zapomniałem kompletnie o tym, że wykonywaliśmy to zlecenie. A więc wróćmy do miejsca startowego. Czyli tam, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. No właśnie, dokładnie tutaj. A zlecenie winiarzy mi się anulowało. Czy jest nadal? A nie jest. Zlecenie winiarzy. No i elegancko. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Dostaniemy pitos, wykonamy to zlecenie. Jedno, wykonamy zlecenie drugie, zrobimy trochę pitosu i na kolejny odcinek przygotuję dla widza nowe zbroje. A może ulepszymy sobie Corvo Bianco? Zobaczymy. Na pewno fajnie by było podupcać w nowej zbroi już. Bo co z tego, że ja kupię na samym końcu odcinków nowe zbroje, jak to już mi nic nie da. Więc warto by było jak najszybciej zrobić ten secik i go znaleźć, wyprodukować. Więc myślę, że skupię się na poszukaniu tutaj zbroi, miecza, butów i generalnie ekwipunku szkoły Gryfa. A potem na wykonaniu go. Będziemy fajnie w nim podupcać w następnym odcinku. No i oczywiście misje poboczne. Dobra, pakuję się chyba do środka. Mam misję na wybić potwory, więc... Chyba nie ma tu większej filozofii. Wolałbym nie używać kota, szczerze mówiąc. O kurde, jakie fajne rzeczy. Niebieski ten, niebieski w ogóle... barwnik. Bardzo fajny barwnik. Tak mi się wydaje, że całkiem nieźle by leżał. Na Gerwardzie. Fajne jest też to, że każdą z tych wiedźmińskich zbroi mogę sobie przefarbować. Generalnie to wszystkie zbroje mogę przefarbować, tylko no bym musiał się bawić tutaj w mody. Ja mu nic nie robię, bo ja broń stalową zadupcam. Znaczy nic nie robię, no. One mi nic nie robią, ty. One uderzą, czy coś? Chyba niekoniecznie, ale kurwa obrzydliwe gagatki. I o ciekierince, jakbym miał arachnofobię. Bym się zesrał w gacie. O kurde, ciężko chyba będzie bez tego. Wydaje mi się bez kota, bo ja nie widzę, czy one mnie atakują. Z drugiej strony mój refleks w wieku 21 lat jest kurwa już tak beznadziejny, że w sumie i tak zawsze na czuję, jak ligam to spację, to po prostu bijmy. Może młynek jakiś sportowy, pa. Oj kurwa. A może jednak bez błynka. Nie szalej może jednak. Kłenik. Gdzie jest moje dzonko w ogóle? Gdzie jest szyneczka? Gdzie jest kanapeczka? Właśnie nigdzie nie ma. Zrobimy tutaj groma też przy okazji, żebyśmy więcej damage'u zadawali. Bo jest kurczę ciężko. Wolałbym tego nie przechodzić dwa razy pod rząd. Jednak wolę raz, a porządnie. Tak, skupmy się przez chwilę. Plecki chyba więcej zadajemy, nawet mimo tego, że nie mamy zbroi, na przykład kota. Zbroja kota powoduje, że w plecy zadajemy generalnie 50% więcej obrażeń, to i tak chyba. Nawet po prostu jak stokowo bije kogoś w plecy, to i tak zadaje mu więcej obrażeń. Dobra, czy to jest droga odpowiedniej właściwa? Nie, to jest tak zwany ślepy zaułek. Słyszę, że tu będzie wiedźmińska rzecz. O. Tak, bym strzelił. Była szansa. Jedna na milion. Ale była. Nie zerowa. Mógł być tu wiedźmiński ekwipunek. Coś tak to śmierdziało wiedźmińskim ekwipunkiem. No i chyba tyle. Wybite potwory, prawda? A jeszcze jednego spotkamy, gagatka. Dobra, tu śmigło mu chyba możemy walnąć. Jak jest jeden. O kurde, wracaj! Kręciołek jest powalony generalnie.
Strasznie duże obrażenia zadaje. Fajnie. Tutaj cały czas w tej gierce jest mega trudno. Kurczę, raz będzie łatwiej. Dobrze, jest ten kręciołek. I generalnie możemy teraz chyba kliknąć w postać. Możemy wydać coś punkty, czy nie? Nie, potrzebujemy aż 5 tutaj. 5 punktów umiejętności, bardzo dużo. A tutaj potrzebuję 2. Ale z drugiej strony mogę zadać krytyka, jeżeli tam walnę znak. No ale przecież ja nie walę innych znaków oprócz Quen na siebie. Czasem może inni. To beznadziejne to jest. To już bym wolał to. Kocie oczy zwiększy mi obrażenia zadane z kuszy. Też w sumie beznadziejne. W ogóle beznadziejne teraz rzeczy są. O, każdy punkt adrenaliny zmniejsza otrzymywane obrażenia. O, to jest fajne. No to 5 punkcików pozbierajmy i wydamy chyba sobie tą umiejętność. Dawaj siano. Przynosicie jakieś wieści? Jo, nie żyją. Już po sprawie. Byłem tam w środku i zrobiłem porządek. Bogom ekipa sprzątająca. Dzięki. No i wam też oczywiście. Doświadczonko. Powiedz, jak długo zajmujesz się winami? Musiałem pogadać. A niezbyt, szczerze mówiąc. Uczyłem się na alchemika, ale jakoś nie szło. To zostałem winiarzem. Poza tym to znacznie przyjemniejsze. Zawsze można się napić w pracy. Rzeczywiście. Na trzeźwo ten świat bywa nie do zniesienia. O kurde, ty. Gerwasz takie rzeczy mówi? A może też coś sprzedać. Ty teraz sobie uświadomiłem, że generalnie ktoś ma robotę pić wino, czyli jego zadaniem jest się narąbać w pracy. Ale robota, ty. Idzie i testuje wino i normalnie się nawala i idzie spać. I my się płacą za to. Pora wracać na szlak. Ale się taki wystawił. W życiu prawdziwym też tak jest. A to gagatki, kurwa, testerzy. Ładnie się to wszystko nazywa. Tester, nie tester tego. Ochlejusy. Dobra, pogadajmy z tym hrabią. Przy okazji on ma tutaj też jakieś zadanie. Doprawdy safari chce jakieś chyba. Ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. A, witaj. Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beleta. Ty, ten ziomuś po prawo. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Wygląda jak ten ziomuś ze Szereka. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ze sceny ja latam. Ależ, panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze, może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, Farquaad już nie płaci dobrze. Mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Wariacie. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Powiem szczerze wam, że jeżeli bym miał misję, w której musiałbym podcierać mu dupę, ale by mi za to zapłacił, albo nawet za darmo, to i tak bym ją wykonał dla kontentu, więc pewnie, że tak. Jeszcze sobie pogadamy. Ten słynny hodowca drobiu? Co? Nie. Ten słynny hodowca drobiu no. To był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy
Powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No. Oj, my w marketing chyba nie umiemy. Też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki. Ale to taka się tradycja. Smutna historia. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie. Pewnie prawda? Nie żyje albo jest chora. Tak wyczułem coś w głosie. Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. A co to znaczy uwiecznić? Uwiecznić? Fotki będzie robił? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, zaraz. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? O? To dość nietypowe zlecenie. Tak, tak, tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz. Ile sobie życzysz? Oj, podoba mi się to podejście. Ty podobno bogaty jesteś. No 293. Świetnie. Umowa no właśnie, czemu nie damy, nie wiem, 500 albo coś? To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Kurde, w tej gierce generalnie jest tam 1300 rok, tak? O kurde, on już ma tego, on już ma normalnie aparat stworzony. Ale tutaj te czasy, że tak powiem, troszeczkę inne są. Mam nadzieję, że jak przeczytam tą mapę, to już mi zaznaczy na mojej normalnej mapie, gdzie mam iść, skoro prawda? Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. I opier... O, dobra, dobra. Prowadź hrabiego w pobliżu siedliska Pantera. Nie wolałbyś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. To dla mnie jak wybawienie, wierz mi. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia ostatecznie. Nie chcemy stać się ich obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. Rozsądnie. Ale coś czuję, że skoro masz pasy i życia, to będzie się trzeba chronić. Zresztą idziemy, kurczę, w siedlisko panter. O, łanie se uchwyć, kurwa. To jest może robota. Według twojej mapy, pomruk. Pantery powinny brzmiały mi niedaleko. To bardziej na niedźwiedzie. Trzymaj się blisko i miej oczy szeroko otwarte. No widzę, że niedźwiedź spokojnie pracuje, zabijam go już. Kurczę, tanki. A nie, nie, takie tanki. W początku mi się tak wydawało. Nie wiem, co to jest w ogóle za tego, przy pasku życia mamy takie jakby... Powiedzmy geny. Taki znaczek genu i nie wiem, co to znaczy. Już, po robocie. Idziesz?
Przy pomocy wiedźmińskich zmysłów zlokalizuj pantery. Wydaje mi się, słyszysz? Że... O! To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. No są. No robisz zdjęcie? Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. No no... No są, no, nie widzisz? Kurde, nie chciałbym ich prowokować. A co to jest? Pułapka! Była, ale w nią wdepłem. Cholerni kłusownicy. Aaaa! Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję, ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jakie uwalniasz. No dobra, dobrze, że to Gerward szybko w miarę powiedział, bo już plan miałem inny. Git. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada to. Paresti Somar zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość. O, jak najbardziej. I w życiu prawdziwym również. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam. Co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. Nie, no wydaje mi się, że Wiedźmin właśnie ciągle jakieś przygody ma. Przynajmniej nasz Wiedźmin. Tutaj króla ratuje, tutaj Cirilla jakaś walczy z dzikim gonem. Ciągle coś się tutaj dzieje. Tu coś mamy. Słyszysz je? Te skolope... Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. No dobra, widzę, ale to ja mam za nimi podążać? To jeszcze, że mi zara gonga wydupcy. I się wynurzy z tej ziemi. Pewnie on też nas bardzo dobrze słyszy, jak za nim idziemy. No raczej tutaj ze skolopendromorfem będzie walka. Ten dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko. Oj, będzie, szczególnie, że tu jest gniazdo. Stąd raczej... Nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. O, tu, o, tutaj no perfekcyjne, tylko krzaczory będą zasłaniać tu trochę. Powinno być bezpiecznie. O, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Dobra, to szukamy dalej. A tak z górki, pyknąć fotkę. A możemy potem zobaczyć te fotki? Będziemy mieli okazję się na nie natknąć gdzieś. Może tu. Niestety raczej wątpię. Odległość. Ale może nam pokaże. To chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Może nam pokazać, bo w sumie nie wiem za bardzo, jak to działa. Wydaje mi się, że to jest taki mini komputer, nie? Dobra, to ty pakuj tu dupę. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się, czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Już wyciągam mój giga wibr... petardą albo znakiem. A, tak. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. Petardą i znakiem znaczy się. W gniazdo od razu przypierdzielisz? Możemy spróbować i od razu je zniszczyć. Chyba im się nie spodoba to. No chyba na pewno. Miecz srebrny? Tak, miecz srebrny. Nie, srebrny. No, wspaniały dzień. Zdecydowanie. Dobra, my jesteśmy odporne w ogóle na ten Yadi, więc... Tylko jedyne co nam mogą zrobić to dupnąć jakby atak. Ale tak generalnie to... Przez to, że ja mam... Jak zostawmy je już w spokoju? Poczekaj, to są potwory przecież. One pozabijałem ludzi. Trzeba zniszczyć.
Znaczy pantery to niby też potwory. Ale jakieś takie bardziej ludzkie. Zesrałbym się w gaciach, bym zobaczył takiego 3-centymetrowego skurwesyna. A ten ma jakieś 3,5 metra. Myślę, że jest ich wystarczająco dużo na świecie. Dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Jeżeli będzie jeden mniej, to się nic nie stanie. No, to było naprawdę ekscytujące, dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. W ogóle to strasznie dziwnie. No to fatalnie, bo podgląd taki liczyłem na uwiecznienie ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. Tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. W ogóle zastanawiam się, jak działa to przeczytajmy tą mapę, żebyśmy tutaj nam się odblokowała misja, dalszy podpunkt misji. W ogóle zastanawiam się. Zastanawiam. Dlaczego? Jak to działa, że my rzucamy na te pawie i one niby mają ten ogon. My o tym myślimy, co one mają zrobić, czy? Przyjemność. Na przykład myślimy, turlaj się i on się turla? A, chyba tak. Albo mówimy po prostu. Czy to jakieś specjalne umiejętności są potrzebne, albo język jakiś inny. Miej oczy szeroko otwarte. Nie, ale chyba po prostu myślimy, co mają zrobić, albo mówimy, co mają zrobić. No chyba zazwyczaj właśnie mówimy. Śmierdzące pióro pawia. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Ale kurde, to ładnie nazwał. Miło oglądać Wiedźmina w akcji. W skrócie, pióro ubrudzone gównem. A on tylnie pióro oprócz coś tam lekko ubrudzony łajnem. W ogóle pawie tak in real life są zajebiste. Zajebiście wyglądają. Cii, słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. No nie wiem, ja tam chyba idziemy do dźwięku, nie? No widzę je. Jesteśmy na miejscu. Pykasz zdjęcie, czy ja mam tu akcji użyć na któregoś z pawi? O! Jakie piękne. Patrz! Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. No masz przecież no! Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Używam, użyłem! A trzy muszą być. Dobra. A i teraz chyba nie mówi jakby co mają zrobić, tylko myśli. Ja sobie pomyślał, że miałem rozłożyć pióra i... Będzie dzieło sztuki! Uśmiech proszę! Ja rozkładałem pióra. Zaraza, uważaj! Skolopendromorfy! Przecież nie wybiłeś! Widać nie wszystkie! Odsuń się! Siakrę w buza. Geralt, ratunku! Spokojnie, więcej tego! Więcej expa dla nas, nie panikuj. Takie skolopendromorfy to ja mam na 3 hitki. To jestem odporny, to jest zajebiste akurat, że jestem odporny. Na tego, na truciznę. Powiem wam szczerze, że ja chyba zostanę przy tym pancerzu, ponieważ tu i te rośliny, i te skolopendromorfy zadają damage od trucizny, bardzo duży. Chyba mam dość wrażeń na dziś. I fakt, że nie dostaję żadnego damage'a, kurczę, no to dużo, w dużej ilości sytuacji ratuje mi pupę. To była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Może będziemy mogli tutaj zobaczyć te zdjęcia.
A może je musi wywołać. No przeżył. Ciekawe, jak go można było niby zabić. Zwracam wam waszego pana. W sumie zielonego pojęcia nie mam. I zdrowego. Żaden potwór nie atakował tutaj tego zioma. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa, wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Cała przyjemność po mojej stronie. Odżył od czego? O! Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Wiedziałem, kurwa. Jest właściwie przykuta do łóżka. Było to czuć. Tym wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Powiedziałbym, że to smutne, ale mam tak samo, co patrzę w pieprzony monitor. Jeszcze tak, raz dzięki za asystenta. Bardzo luz, nic się nie martwię. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. To jedno z nas po prostu. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. No to cały ja, tak. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. A to ci niespodzianka, ty. Boże, kiedyś. Jak? Przecież działam. Proszę, oto twoja nagroda. Że mam winnicę mam, ty. Mam dla ciebie jeszcze jedną Wspomnij propozycję. O tym. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Pewnie. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. To on te prace, wystawy, które teraz wykonał, tak? Te zdjęcia po prostu będzie nam pokazywał. Tak mi się wydaje. No dobra, udajmy się w takim razie tam. Poczekaj do jutra, do południa i udaj się na piknik. Mamy tam jakiś znak szybkiej podróży? Mamy. Drogowskaz. Jakoś znak szybkiej podróży brzmi lepiej. Może dlatego, że tak od początku mówiłem, a dowiedziałem się, że to się nazywa drogowskaz jakieś, kurczę, 20 odcinków temu, ale cały czas mówiłem znaczek szybkiej podróży. No może dlatego bardziej pasuje. Dokończmy sobie tą misję i zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że już dużo przed nami nie zostało i tak idealnie będzie troszeczkę ponad godzinka. Całkiem przyjemne te misje. Długie co prawda, bardzo leniwe, ale kurczę przyjemne. No osobiście mi się świetnie i fantastycznie gra. A musimy poczekać do jutra, no tak. Mieliśmy jutrzejszego dnia miał to, znaczy jutrzejszego dnia, generalnie tam miał później mieliśmy do niego zajrzeć. W sumie nie podał daty chyba. No, ale może już wrócił. Obejrzyj wystawę V. Opcjonalne. A, to takie zwykłe obrazy on robi. A to ciekawe. Czekaj, najpierw pokradniemy co mamy. W końcu jest bogaty, to nie powinien mieć z tym problemu. Szlachcic, tablica. Pokaż te obrazy. Zbadaj. Wiedźmin poskramiający pawie. O kurde. Fajne. Bardzo fajne. Biały wilk po ramie wije. Boklerskie. Selfie. Wino to światło słońca. Zajebiste w sumie. Geralt i Pantera. Bardzo ładne obrazy, szczerze mówiąc. Kolorystyka. Podoba mi się, ty. Mogę z jeden odkupić, wariacie? Może ktoś mi odrysuje. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Co ty pierdolisz, że Krystyna czy gówno? Który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól.
No to fajny easter egg, a kurwa wrzuciłem tej, zaskoczony jestem, nie pamiętałem tego kompletnie. Nie możesz odmówić. Pewnie, że przyjmę prezent. Krystyna, czy gówno, co ci to? Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Będzie wieszony. Piękny obrazek. Jak się miewa twoja córka? Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Nie mam pojęcia, o czym oni mówią. Ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popach, mówię ci. Myślę, żebyśmy my byli całkiem dobrymi kumplami, ale niestety muszę spadać. Była to zdecydowanie tutaj ciekawa misja, ciekawa podróż i przede wszystkim ciekawy finał. Dla osób, którzy nie wiedzą, kto to jest Krystyna Czubówna, ona zazwyczaj w Polsce czytała i czyta pewnie nadal dokumenty na temat właśnie zwierząt i tak dalej. I czyta, że tam na przykład mamy tutaj z państwem walenie błękitne, jest ich ileś. No generalnie te dokumenty odnośnie fauny całego świata to zazwyczaj czy Krystyna Czubówna właśnie czyta. No i teraz mieliśmy tutaj obraz i mieliśmy misję związaną właśnie z fauną, no i czytała Krystyna Czubówna. Także jest to bardzo miły easter egg, ja osobiście jestem turbo fanem zarówno tych wszystkich, no wszystkich może nie, ale większości tych właśnie dokumentów na temat przyrody, jak i pani Krystyny. Czy możemy z nią może zamienić słowo? A, to nie ta. Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dzieł. Życzę dobrej zabawy. Jeszcze coś? Wspaniale móc. Tylko jeden dialog, szkoda. Jeszcze raz. Życzę dobrej zabawy. Kurde, nie ma więcej. No ale bardzo fajny easter egg. Myślę, że tym całkiem miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Możecie zostawić lajka, komentarz. Wpaść na mój drugi kanał. No i na Twitcha tam raz na jakiś czas robię streamy. I na mój drugi kanał też tam raz na jakiś czas nie mogę wsiąść na płocie. To na jakiś czas wrzucam odcinki. No i tyle, możecie napisać, co było źle, co było dobrze w tym odcinku. Takie informacje są zawsze bardzo przydatne. Widzimy się jutro, jak codziennie. Pozdrawiam z rodzinką.